Witajcie, Dziemeczki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku Starbuzzry na modyfikacji Case Redux jako Malta. W ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że pokonaliśmy Egipt i w tym odcinku zaatakujemy Etiopię. Musiałem znowu to nagrać, dlatego że jest pewien problem z wzywaniem sojuszników. Widzę, że nadal jest ten problem, który nie pozwala nam dosłownie wezwać tych sojuszników, których potrzebujemy. No mówi się trudno. Mówi się po prostu, Sudanie, że tak powiem, musisz oddać swoje terytorium. Oddamy ci po wojnie terytorium po prostu. Bo dosłownie nie chce mi się tutaj czekać na to, jak się tutaj zreflektują i do nas dołączą. Więc możemy zaatakować. No nie powiem, szkoda, że nie mogliśmy tego zrobić dosłownie od początku. Tak, tutaj to zrobimy później, a to nawet nie wiem, po co się wyświetlać, że już to wcisnę. I tak, no wojna w... Tutaj się rozpoczyna to być wojną po prostu tak naprawdę o to, czy w ogóle coś nam się tutaj uda, czy nie, ale... Najbardziej to jest po prostu wojną wkurzającą. Jeżeli chodzi o to, to my możemy w sumie już zwiększyć swoje natarcie. I może się nam uda. Po prostu się nam chyba już wybudowało. Nie, jeszcze się nam nie wybudowało. Chodzi o to, że musi się nam tutaj wybudować ten cały właśnie punkt zaopatrzenia i wtedy będzie już wszystko ok. Ale najpierw musimy pokonać Etiopię. To nie jest takie trudne. Tutaj mamy jakieś tokiardy, dostaliśmy od kogoś. O! A! Jest, wreszcie ci na górze. Pas, 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 pas. Macie marynarki, jesteście słabi. I koniec. Koniec tej wojny wreszcie. W takim razie te jednostki, które nic nie mają do roboty, niech tutaj popłyną. Tutaj Marines nasze. Ale Marines, szczerze wy możecie tutaj popłynąć i się zająć tymi. Bo później będziemy musieli na Indie się zdesantować zapewne. O, Etiopia. No to fajny początek właśnie naszej gry. I tak naprawdę to też my zjadamy wszystko. Boom, boom, submit, confirm. I teraz to co musimy zrobić, to oczywiście zwrócić im ich tereny. I teraz co robimy z Szwajcarią? Oczywiście, że wyzwalamy ją, no nie mają tego punktu, ale za to są Szwajcarią, są komunistyczną Szwajcarią. I jak już tutaj mamy, no to możemy tak naprawdę sobie postawić nasze dywizje tutaj. Tak naprawdę jeszcze długa droga przed nami, bo nasze dywizje nie są już takie dobre. Niestety, ale ich wartość bojowa jest naprawdę niska, więc... Będziemy musieli sobie jeszcze je podrobić. Ale dzięki temu, że tak naprawdę mamy dużo rzeczy tutaj już w produkcji takich ważnych dla nas, to powinno się szybko wykonać. Ja tutaj sobie szybko reset zrobiłem tego. Ogólnie jak to wygląda? Ile postawiliśmy tych? Tak naprawdę mało ich postawiliśmy. No ale i tak trzeba tutaj postawić nieco i ja się zadam sobie tylko ważne pytanie. Dlaczego ja przed chwilą widziałem dwa razy to samo batalion wsparcia? Nie wiem. Chyba przewidziało mi się. Okej, okay. W takim razie jak już tutaj wszystko mamy zrobione, to poszukujemy tylko rzeczy, które powinniśmy teraz sobie naprawiać, żeby przed wojną, wielką wojną z Austrią. Bo z Niemcami chyba nie musimy walczyć. Tak mi się wydaje. Ktoś naszą wojnę, że tak powiem. Ale nie obchodźmy. Dobra, pytanie jest takie. Czy możemy wyzwolić coś tutaj, czy to są wszystkie nasze kory? Wow, to wszystko są nasze kory. Więc może Marines wyślemy jako jedną dywizję, która... Doświadczenie tutaj. I... Delhi zaatakowało. To dobrze, że Delhi zaatakowało. Też mają swoje tutaj, widzę, że dywersantów.
Więc możemy. Czy możemy tutaj ich zaatakować? Szczerze powiem, oni są w wojnie ze wszystkimi. Więc. To nie jest jakieś ważne. W ogóle podoba mi się, że Algeria została wyzwolona z tych wszystkich. Podoba mi się ten randomowy przywódca. Dobra, w takim razie zostaje nam tak naprawdę ci do zrobienia, czyli oni. No, trochę będzie trudno, nie powiem. Ale trudne rzeczy też trzeba ogarniać. Okej, więc w takim razie spróbujemy stworzyć może front tutaj. Macie jakieś guarantees? Albania. Albania nie jest nam potrzebna. Ale Serbia tutaj widzę, że została. Tak, została wyzwolona, bo tutaj przywrócili. A oni? Tak naprawdę nawet nie wiem, co się stało. W sumie nie, nic nie odzyskali. Tylko nieco stracili. Okej. Czy tutaj już robić? Może jeszcze nie. Może lepszą artę zrobimy sobie jeszcze. Mamy produkcję czegoś. Basic, tak. Pomieliśmy sobie tutaj porobić zmiany. To sobie dać. Możemy dać więcej, możemy dać więcej. Więc damy sobie jak najwięcej tutaj Marinesów. Mieć takie chunky dywizje Marines. Tak, 6 Marines możemy jeszcze sobie wyprodukować. I teraz czekamy. Tak, ten odcinek będzie znowu czekania na wojnę. No niestety nie wydaje mi się, żeby jeszcze nasza armia była taka niezwyciężona. Tak naprawdę bym chciał wasze dywizje tutaj, a was tutaj bym dał jako obronę wybrzeża. No nie powiem, trochę dużo mamy wybrzeża, ale powinniśmy sobie poradzić jakoś. Ok. I oprócz tego tak naprawdę to jest główny nasz plan. No marynarkę, no to wiadomo, że mamy lepszą od nich. Ale pytanie jest takie, czy nie możemy sobie czegoś dorobić do dywizji na przykład. Nie wiem, na przykład motoryzowanych nie możemy, bo nie mamy punktów. Dobra, więc w międzyczasie niech wszyscy się trenują. Bo potrzebujemy tutaj wytrenowanej dywizji i sobie porozdajemy medale. Pytanie jest takie, czy to nasi sojusznicy, czy nie. To jest ważne, żeby wiedzieć, czy to nas tutaj właśnie zostaliśmy wypchnięci, czy nie my. W międzyczasie sobie jeszcze wystawimy oczywiście powietrze, ale myślę, że tutaj na razie to tylko mogłem sobie powystawiać niektóre dywizje. No i koniec. Wszystkie są wytrenowane. No nie powiem, część armii oczywiście nie będzie mieć medali, ale część będzie miała. Okej, okay, tutaj się między sobą Hindusi biją. To nie jest jakaś dla nas ważna informacja, że się biją między sobą. Po prostu ważne jest, że akurat nasi wrogowie tam jedni nie będą mogli nas atakować. Ale nasi sojusznicy powinni sobie poradzić. No tak, i oczywiście co daję? Do supply consumption. To jest, po prostu mam medal, który jak sami widzicie po prostu jest przerąbany. To jest takie, że w ogóle nie ten, wiecie, ci generałowie w ogóle powoli nie będą musieli nic jeść, że te dywizje po prostu na głodzie będą chodzić i będzie wszystko w porządku. Ok, mamy darmowe dockyardy, więc tutaj light cruiser zróbmy i możemy sobie zwiększyć produkcję łodzi podwodnych. I tak, light cruiser idzie na... Gdzie jest to moja flota? Które... Zawsze sobie zapominam zmienić ich właśnie tych
symboli. Okej. To dobrze. Jest tak. To idzie na czaszkę. Nie ma się na czaszkę? Nie. I to idzie na krab. Więc jest ok, według mnie. Tak naprawdę musimy jeszcze sobie ogarnąć powietrze, więc myślę, że jak wszystko sobie ogarnę, to... Krzesło. Krzesło się odsunęło. Jak wszystko sobie ogarnę, to wtedy po prostu już będę tutaj dla was relacjonował, więc widzimy się za chwilę. Okej, wydaje mi się, że już jesteśmy na dobrej... już jesteśmy na dobrej pozycji, więc myślę, że to już czas jest idealny, żeby zająć to. Oczywiście trochę jeszcze to potrwa, zanim się, że tak powiem, uda nam się Urgola zdobyć, ale powinniśmy zdobyć go dosyć szybko. I postanowiłem, że może jednak nie będzie lepszym pomysłem właśnie desantowanie się tutaj, tylko zdesantowanie się na Grecję. I po prostu spróbowanie przejęcia tak. Jakby co, tutaj oczywiście wszystkie te dywizje. Co mnie najbardziej boli, to jest to, że nie mamy tego, jak to się nazywa, antitanka. To mnie najbardziej boli, bo bez antitanka to trochę słabo będzie przez niektóre dywizje się przedostawać, ale to, co dużą zmianę zrobiłem, to wreszcie wprowadziłem zmotoryzowany. Więc to powinno nam nieco pomóc. Czy nam pomoże, to zobaczymy. W ogóle podoba mi się, że tak się nazywają i my też będziemy atakować Grecję, to dosłownie jest trochę chichot. Więc próbujemy, jak na razie wszystkie nasze wojny dobrze poszły. Mamy tutaj dosyć dobrą marynarkę, w sumie wszystkim okradliśmy, więc nie powinno być problemu. A na razie nie widzę żadnego problemu takiego większego z tym. Więc powinno być wszystko ok. Też się bronimy tutaj. Jeżeli chodzi o powietrze, no to powietrzu to trochę też jest nas sporo. Mamy mało samolotów, zgaduję, że w porównaniu z wrogiem, ale mamy je na dobrym poziomie, więc to jest jedno z ważniejszych. Jeżeli chodzi o nowoczesny czołg, to w ogóle on się jeszcze nie zrobi do tego czasu, więc... Więc to jest akurat śmieszne. Nie będziemy oczywiście próbowali wezwać naszych sojuszników, bo wiadomo, że to może się źle skończyć, a jak na razie jest wszystko fajnie i w ogóle tutaj też oni nie chcą się ciągle poddać, więc tak trochę jakby ciągle z nimi się stykamy, ale nie powinno być aż tak źle. I teraz tak naprawdę czekamy te 55 dni, nie powiem, już chwila. I powinno być, tak jest, i tylko dajcie mi zapisać to. I atakujemy, myślę, że to znakomicie nam pójdzie. Bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, co ma pójść nie tak, hehehehe. Wszystko może pójść nie tak. Ogólnie rzecz biorąc, niech wszyscy pójdą na ten rozkaz. Naprawdę przez przypadek się uda nam odciąć ich. No i teraz czekamy, no... Nie powiem, tutaj jest duża flota ich, ale... Ale jak wystawimy naszą dużą flotę... To powinno się zmienić. Okej. Okay. Jak wygląda? Jakoś wygląda. Dobra, widzę, że tutaj sobie radzimy i sobie nie radzimy. Oczywiście Szwajcaria to też trochę nam utrzyma dywizji na swoim. Samoloty... No, wróg ma dużo samolotów, ale zobaczcie, jak tutaj na razie ich kosimy. Więc to jest ważne przy koszeniu. Tutaj widzę, że czołgi sobie jakoś radzą. Myślę, że powinniśmy zacząć robić to. I tak naprawdę będziemy musieli, no, trochę poczekać, zanim
się nam tutaj coś uda wykombinować. Możemy się zdesantować. Jak sami widzicie, tutaj nie ma jakiegoś większego problemu. Możemy się też zacząć tutaj atakować. Tak naprawdę tutaj nasze dywizje powinny same sobie poradzić, Marines. Więc jak skapitulujemy tutaj ich, to powinniśmy być na dobrej pozycji. Tutaj widzę, że nie wszystko nam się udaje, więc możemy sobie tutaj dać ten rozkaz powolnego ataku. Widzę, że ich organizacja słabo idzie. A przed wojną ja za bardzo tutaj nie robiłem za bardzo tych punktów zaopatrzenia, więc to może być problematyczne. Musimy się najpierw zająć tymi lokatami. I widzę, że nas atakują dosłownie dywizje, które nie mają za bardzo niczego. A możecie je zatrzymać, żeby właśnie tutaj nie przychodziły. I zajmijcie ten terytorium. Więc tak, nasi Marines tam coś sobie robią tutaj. My, że tak powiem, sobie jakoś radzimy. Jak wyjdzie ta wojna? Tak naprawdę nie wiem. Jeżeli chodzi o powietrze, no to mówię, ścinamy ich, ale to nie chodzi tylko o ścinanie, też musimy tutaj my trochę porobić. Jak na razie się bronimy, to jest dobry znak. Nie mamy za bardzo dywizji pancernych, właśnie to mnie najbardziej boli. Brak dywizji pancernych oznacza, że musimy się naprawdę opierać na tym, że coś może się nam udać, może się nam nie udać. Ale jak już mamy modern, to sobie zrobimy go. Tylko, że nie mamy obrazku do niego. Możemy go zmienić tak szybko, żeby był obrazek? Nie, nie możemy. Właśnie to jest jeden problem. Wprowadzili to, a obrazków nie ma i jest skurzające. Okej. Więc jeżeli możemy coś odesłać, ja bardzo chętnie bym odesłał to i na produkcję właśnie czołgów. Niestety nie mamy aż tak dużo, chyba że coś nas zjada. On tutaj nam trochę zjada. Więc niech czołgi się tutaj robią. I widzę, że sobie nie radzimy w niektórych miejscach. Ale powinniśmy sobie poradzić po pewnym czasie. Powietrze. Powietrze to jest jedno z ważniejszych, co musimy zrobić. Niestety oni mają o wiele lepsze... jak to powiedzieć... sytuacje z fabrykami. Więc... czy nam się uda to zdobyć, to ja nie wiem, czy... tutaj na pewno będzie walka właśnie o wszystkie możliwe, bo tutaj też niszczą nam powoli, ale tak powiem, powoli my też powinniśmy sobie radzić. Na pewno potrzebujemy tutaj... po co ja wam z wami handluję, przecież wy umieracie. Potrzebujemy nieco więcej ropy. Ale to, co możemy zrobić najpierw, to zyskać ropę od naszych sojuszników. A później dopiero od kogoś, kogo znamy. 30 fabryk powinno być dobrze. Bronimy się. Tam powoli jakoś, ale się bronimy. Tutaj jest problem z tym przebiciem się, ale jak mówiłem, one powinni sobie poradzić, te dywizje. Więc, no niestety, ale taki teraz ból jest. O, nie cierpię takich wojen. One zawsze się po prostu kończą na tym, że kto szybciej tutaj pokona właśnie ten jeden z właśnie z
tych miejsc. Ogólnie to tak, my tutaj mamy, więc trudno im będzie się zdesantować. Oni oczywiście tutaj pilnują, więc... ha. Część dywizji tu, część dywizji tu. I powoli tutaj przejmiemy wszystko. Nie jest tak, że oni są jacyś mega... mega potężni. Dosłownie teraz możemy porobić kilka desantów. Nie chcę tego... Nie cierpię, kiedy na mapie są te ikony i później po prostu się klika przez przypadek, nie? Dobra. Coś. Możemy? Możliwe, że nie mamy tutaj przejścia, ale to znaczy, że też nasi wrogowie nie mają przejścia. Dobra. Więc jak już mamy tutaj wszystko, to możemy puścić i tutaj mamy jakąś bitwę. Jak wygląda to nasze tutaj, jeżeli chodzi o Strike Force? Okej, naprawiałem się. O, sardynia znowu upadła. Co jest ciekawym. Nie powiem. Ile to nam zajmuje? Ale i tak mamy tutaj problem z statkami wroga. Ale od czasu do czasu coś nam się udaje. Na szczęście nasza flota jest wystarczająco potężna. Tutaj wreszcie nas wypychają z tego. A tak, wypychają nas od bardzo dawna, więc nie wiem, czy nas wypchną, czy po prostu ciągle tak będą nas od czasu do czasu wypychać. Okej, pytanie jest takie. Czy mogę? Wystarczająco mam punktów. Boom. Jest kompletna zmiana dywizji. Ale zmiana dywizji, którą chciałem wykonać. Nie wiem, dlaczego mamy ikonkę artylerii. Ale chodziło nam o... Oto. A no, nie będziemy zmieniać. Jak tutaj jest z tym? Stoimy, okej. Jak tutaj z desantem? Desantu nie możemy puścić, dlatego że nasza marynarka tutaj nie jest wystarczająco potężna. 44 statki mamy, są. Co wy naprawiacie się? Żeby tutaj mi... O! Ruszyło. Żeby mi tutaj wreszcie ruszyło coś. Czy przepchali się? Tak, przepchali się. Dobra. Musimy was wypchnąć z powrotem. Udała mi się ta animacja artylerii. Jest taka dziwna.
Ile to wygląda? Mamy 500 sof ataku. Okej, okay, wydaje mi się, że stworzyłem potwora. I tak. I chyba pokonaliśmy wszystkie wyspy. Tak, wszystkie wyspy zdobyliśmy. Więc jest znakomicie. I wy, mogę was zdać na Strike Force tutaj. O nie, Muskat skapitulował. I dobrze. Okej, okay, no niestety widać na to, że nasza wojna będzie trwała nieco dłużej niż sądziłem. Adriatic Sea. Tutaj mamy strasznie dużo dywizji pancernych. Właśnie o tym mówiłem, żeby przeciwpancerne sobie pobudować. Ale nie miałem czasu na to, żeby sobie tutaj wykonać te wszystkie. Jak to wygląda ze samolotami? Mamy problem. Myśliwców nam się kończy, a im tylko przybywa. To już nie musimy produkować tak dużej ilości. Tutaj czołgów też możemy nieco zdjąć. Okej. Okay. Wydaje się, że już mamy okej. Okay, jeżeli chodzi o to. Dobra. Dobra. W takim razie jesteśmy w dosyć patowej sytuacji, kiedy my nic nie możemy zrobić, oni nic nie mogą zrobić i dosłownie coś trzeba wykonać, żeby po prostu popchnąć to. Ach, najlepsza sytuacja na świecie normalnie. Jeżeli chodzi o marynarkę, to wydaje mi się, że tutaj tracimy statki, ale ich flota powoli też, że tak też, tak też powiem, że trochę kurczeje. Tutaj trochę statków mieliśmy. Okej, okay, zostaliśmy wypchnięci znowu. Póki co nas nie atakują. W powietrzu oczywiście nas bombardują ciągle. Nasze samoloty aż tak ładne nie są. Zgaduję, że widzieliśmy większość tych dobrych sojusznika, więc znaczy się sojusznika wroga. Więc no jest taki problem, że z tymi że nas atakują, więc trzeba było sobie zmienić jedną z tych. Chyba zmienię na antitanki. No i jest ok. Atakuje nam tylko kilkunastu. A tak naprawdę chodzi mi o dywizję pancerną, bo bez dywizji pancernej to po prostu sobie nie poradzimy. Musimy mieć modern tanka. Modern tank, modern tank. Modern tank. Tutaj jakieś zmotoryzowane kilka. I tak to. Radio. Support. I w sumie tyle. Możemy? Dobra, tak z 12 czołgów by się przydało. Jak to z produkcją czołgów? No, trochę nam brakuje. Szczęście niektórych produkcji nie brakuje, to mi się podoba. A
tutaj oczywiście jak zwykle jakieś tam strata z jakiś. Jak na razie nie tracimy zbytnio dywizji. Trochę straciliśmy manpowera, ile straciliśmy. 330 tysięcy do ich prawie już miliona w całej frakcji. Nasza frakcja w sumie trochę straciła przez tych, ale tak naprawdę to ja tylko się biję. A, to się przebił. Więc możemy my się spróbować przebić. Tutaj po prostu organizacja im pada w pewnym momencie. O, jakaś zmiana, że trochę zielonego się pojawiło na północy przy ataku. Tak i tak. Nie jest jakiś, że tak powiem, mega ważny obecnie. Tutaj część, widać, że statków pada. No i mamy mega dużo badań do zrobienia. Typowe. Tutaj jeszcze to zróbmy, bo potrzebujemy 12. Możemy coś zboostować dywizję? Nie, nie możemy. Arta, no to lepszy to. Lepszy antitank. No i kolejna doktryna. Możemy więcej doktryn. Wszystkie możemy zrobić. A, wszystkie zdobyliśmy. Więc tak naprawdę jesteśmy w patowej sytuacji, kiedy my możemy tylko zdobyć jedną prowincję. A to kompletnie o to, jakbyśmy zaatakowali, to nie idzie. Mamy słabą organizację. A oni jeszcze też. Ile mamy? 53. No mają obronę na poziomie 1200, no to trudno się nie dziwić, że może coś takiego się zdarzyć. A spróbujmy się zdesantować, zobaczmy czy... No Grecy ich pilnują, więc... co nas tutaj pika, pika. Może lepiej... albo zostawmy plan. Jak tam na polu bitwy? Ktoś się wycofuje? No trochę się wycofuje. Tutaj widzę, że... ich nie możemy pokonać. Albo to są zmechanizowane. Wow, podała mi się informacja, że nie mamy powietrza. Jest znakomita. Czy coś pójdzie? Kompletnie nie idzie. No jeżeli mają 1500, to ja naprawdę... tutaj naprawdę cud trzeba było mieć, żeby po prostu coś zrobić. Mogę wystawić te czołgi. To niech pójdzie do tego. I tak, tutaj... nie wiem dlaczego, ale się w ogóle nie... zmechanizowane. Kompletnie. My się zdesantowaliśmy. O, nasz jeszcze szyfr złamali. W ogóle nic nie robimy z tym. Gdzie są nasze czołgi potężne? No i organizacja tak szybko spada. Dobra, nie. Wiecie co? Kompletnie, kompletna klapa. Dajcie mi chwilę, ja po prostu tutaj zapiszę, ale to jest ostatnie państwo, które w ogóle mamy jakieś claimy.
I tak naprawdę zobaczycie, jak to jest. No, klap, no nie powiem, no. Dywizje. No, zbyt dużo dywizji jeszcze pancernych. Okej, więc widzimy się za chwilę. O, i się wreszcie zakończyło. Tak, tak by wyglądała wojna na samym końcu. Nie chciałem już prowadzić kolejnych odcinków, więc to w jednym odcinku zrobię. Więc tak, to co zawsze robimy, zabieramy całą flotę. I tak, no, pod koniec wojny dosłownie doszła Albania. Więc jeżeli mają jakieś kory tutaj, no to im oddamy, ale tylko tyle mają. Mamy też oczywiście tutaj innych, ale resztę to leci dla mnie, więc bum, 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 bum. Więc confirm. Wojna oczywiście się już zakończyła. No mamy jeszcze z tamtymi wojnę, ale tamci to nie są zbytnio ważni. Tutaj oczywiście mamy rzeczy do zrobienia, ale to nie jest ważne. Mamy dużo dywizji poza, bo dosłownie stanęliśmy na jednym. Więc niech tutaj wrócą. No niestety, tamta wojna wydawało mi się, że po prostu trzeba byłoby poczekać, jak nasze fabryki po prostu zaczną produkować wystarczającą ilość wszystkiego, a to jest naprawdę długi okres, długi okres. Nie. Nie będziemy wyzwalać wielkiej Austrii. Okej, Hellenic Commune. Oczywiście. Rumunia. Też w całości wyzwolimy. Serbia. A damy Jugosławię od razu. No, jest problem tutaj z tym terytorium. Więc chwila, chwila. I tak. Czechy. Wyzwolimy Czechosłowację tym razem. Dalej, Cypr. Damy Grecji, nie jest na potrzeby. Konstantynopol. No i mu trzeba oddać. Liechtenstein. Damy wam. Dobruża, nie wiem co to jest. Rumunom oddamy. Dlaczego mamy wam oddać? Prie, coś tam, coś tam. Oddamy to. A, to jedno coś małe. Okej. Węgry jeszcze poczekamy, czy poczekamy, jak się reszta porobi? Czy musimy poczekać na Węgry? Dobra, najpierw oddamy im terytoria. I teraz Węgry. Wyzwolimy małe Węgry. Dobra. To jeszcze możemy sobie coś zrobić. To jeszcze nam dają nasi sojusznicy i inni. Tak jak sami widzicie, już się nam skończyło. Więc tutaj, żeby jakieś rzeczy były robione w międzyczasie. Okej, Western Galicia. No, wyzwolimy, tak. Brugle, coś tam. Carve the Czech Corridor. German West Hungary. Oddamy to Węgrom. Okej, i resztę możemy też oddać w taki sposób, no to było słabe. No i jeszcze musimy poczekać na jedno, jeszcze w sumie na dwa. Nie możemy tego oddać Polsce. Dosłownie. Dobra, nie mogliśmy oddać. Tak wygląda. Dobra. W takim razie w ogóle podoba mi się zachodnia Ukraina i ta. To oddamy oczywiście Czechom. No i mamy Czechosłowację, mamy tutaj tych. Najbardziej mnie dziwi, czy to w ogóle jest grywalne. Mamy właśnie Rumunię, mamy tutaj Jugosławię, Austrię. No i tak to by wyglądało. Tak naprawdę walczyliśmy o te wszystkie terytoria, dosłownie. O te wszystkie terytoria tylko walczyliśmy. Nic więcej. No. Wiem, trochę duża wojna na coś tak małego. Ale mieliśmy zjednoczyć Włochy. Zjednoczone są, mamy powrotem nasze kolonie. Mamy też tutaj, w Nigerii. Wreszcie mogłem powiedzieć to słowo bez zarzutów. Tutaj też oczywiście mamy, że tak powiem,
Wielki Reichspakt. Mamy tutaj też tych. Oni w ogóle nie mogą sobie poradzić, więc to jest smutne. Mamy oczywiście Amerykę, która nic nie robi. Mamy tych Ententę. No, nie powiem. Z nikim nie można było się zaprzyjaźnić, dosłownie. Dobra, na tym kończymy. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, że kciuka w górę, komentarz, subskrypcję. Znalazłem ten rozkaz desantu wreszcie. Dlaczego mamy te wyspy? Mamy Kora na nim? Nie, po prostu wzięliśmy, nawet nie wiem po co. Więc widzimy się w kolejnej serii. Hej!